Cześć, witam się z Wami serdecznie kolejnego dnia. Dzień zaczął się pięknie, właśnie widać to lusterko. Zaraz Wam powiem, dlaczego tak blisko mnie stoi. Ale może od przyjemnych rzeczy zacznę. Więc tak, dzisiaj był taki niesamowity dzień. No, dla mnie niesamowity, dlatego że rano jak się obudziłam, to myślałam, że coś się stało z moim wzrokiem, bo spojrzałam z łóżka na okno dachowe. Myślę, że coś się dzieje z moim wzrokiem, coś się stało. Sypał śnieg, całe okna oczywiście pokryte śniegiem. Nagrałam Wam takie urywki, więc zobaczycie to, albo już widziałyście. To było dosłownie, to nie były takie jakieś tam opady śniegu, tylko sypało i to naprawdę mocno. Całe miasteczko było pokryte tym śniegiem. Teraz już go nie ma, bo świeci słoneczko, tylko gdzieś tam widzę jeszcze na dachu resztki tego śniegu. I chyba tej zimy, tak, chyba tej zimy to był taki pierwszy obfity śnieg, bo gdzieś tam może i sypało. No i tak obudziłam się w takim fajnym nastroju, bo to jak jest biało, to jest od razu fajniej. Ja tak mam przynajmniej.
I później pomyślałam sobie, kurczę, koniec marca, tu śnieg sypie, a za chwilę będą święta. Święta. Tak sobie to powtórzyłam. W ogóle o nich nie myślę. W ogóle o nich nie myślę. Jakoś tak gdzieś to mi umknęło, że za 10 dni, no może 11, już nie wiem w ogóle jak to liczyć, będą święta. I zeszłam sobie tutaj na dół i tak myślę o tych świętach, myślę, może pójdę na strych i przyniosę jakieś ozdoby świąteczne. I idąc właśnie po tych schodach, zatrzymałam się tak, wiecie, w połowie i myślę sobie, nie, ja chyba tego nie chcę. Po co mi to? Będę patrzeć na te ozdoby, będą mi przypominały, że święta tuż, tuż, a jakie to będą święta? Czy ja potrzebuję tutaj robić sobie taki nastrój? I tak go nie będzie. Nie wiem jak u Was, dajcie znać. No bo ja tu sama z mężem będę. No może jak jest jakaś rodzina wielopokoleniowa, jest Was więcej, no to może jeszcze jakoś te święta można świętować, tak? Ale w naszym przypadku to będzie takie strasznie przykre, bo będziemy sami. I to są zresztą już kolejne moje święta, jedne 2 lata temu chyba Bożego Narodzenia były straszne. I nie spodziewałam się, że to znowu nastąpi. Ja wiem, że to nie jest aż taka tragedia, jak wtedy była, ale jednak no, święta bez rodziny to żadne święta w naszym przypadku i w większości pewnie. I tak się zastanawiam, czy Wy wyciągacie jakieś ozdoby, czy stawiacie sobie, wiecie, te baranki z króliczki, zajączki, jajeczka, nie wiem co tam jeszcze. Nawet nie pomyślałam o jakimś bukiecie świątecznym, o żadnych kwiatkach, tak żeby... Nie, ja chyba tego nie chcę. No to będzie takie przykre patrzeć na tego zająca i co mi po nim. może pójdę i wyciągnę tak, żeby chociaż na tym świątecznym stole coś postawić. Nie wiem. No, ciekawa jestem, jak Wy do tego podchodzicie i... No, myślę, że większość osób napisze podobnie, tak jak ja. No, ale pomyślałam sobie, dobrze, nie myśl o tym, no nie można, tak? No nie można o tym myśleć. Włącz kamerę i nagraj coś. I nagrałam, tak, dlatego tutaj sobie siedziałam przy lusterku. Nie nagrałam. Myślałam, że nagrywam, zrobiłam henne, moje brwi wyglądają okropnie, bo nie chciało mi się ich jakoś tam specjalnie malować, bo nie mam dzisiaj nastroju do niczego, ale wyjęłam wszystkie tutaj moje kosmetyki, które są potrzebne po prostu do wykonania tej henny i krok po kroku Wam wszystko tłumaczyłam, bo u mnie to trochę inaczej przebiega, tak jakby w 3 etapach. A może nawet, nie wiem, ile tych etapów jest, ale to nie jest tylko nałożenie henny i zmycie. Nie, ja to robię w trochę inny sposób. I tak sobie nagrywałam, i tak sobie z Wami rozmawiałam, i nie włączyłam kamery. Więc tak się wkurzyłam. Myślę, nie, dosyć, że mam takie smutne myśli w związku z tymi świętami, to jeszcze zmarnowałam ten czas, a to trochę trwało, bo to nie jest tak łatwo malować, robić tą hennę i nagrywać. No ale, no cóż, powrócę do tego za jakiś tydzień, może 2, bo teraz nie mogłabym tej henny nałożyć z powrotem, bo wypadłyby mi te moje brwi i tak bardzo, bardzo przerzedzone. Chociaż po tej hennie widzę, że wyglądają dobrze, tylko chyba tu sobie za bardzo wyjechałam. Muszę jeszcze to tam jakoś skorygować, bo wydaje mi się, że to jest jakaś grubsza brew. A może mi się wydaje. No oczywiście ta henna nie załatwia sprawy. Tam, gdzie nie mam włosków, dziury zostają i mogłam sobie tutaj kredką przejechać, ale to nie jest ważne. I no nie będę o tej hemie. O tej hennie nie będę rozmawiała, dlatego że wrócę do tego tematu. No i miałam taki plan właśnie nagranie tego filmu z tą henną, później chciałam Wam opowiedzieć o super kremie, zaraz zresztą to zrobię, no bo nie ma henny. No i specjalnie nie myłam włosów, coś tu zapletłam. Nawet nie wiem, jak to się mówi. Tak mnie to... No nie, te dni coraz bardziej mnie jakoś tak
przygnębiają i staram się nie myśleć o tym wirusie. I nawet jak dzwoni syn czy córka, to na początku sobie mówimy, rozmawiamy o wszystkim, tylko nie o wirusie, o tej sytuacji, bo to wszystko jest jednak takie przygnębiające. I muszę Wam powiedzieć, że ani razu nam się nie udało przeprowadzić zwykłej rozmowy, co tam u Ciebie, nie wiem, pytam się o obiad, no tak, ale byłam w sklepie i wiesz, maseczki, rękawiczki, coś tam, ubrania, coś tam, no i później kwarantanna tej żywności. Maciek opowiada mi tam jakąś fajną historię, bo zdalnie pracuje, no ale musi też coś tam zrobić, już nie pamiętam, co on tam mówił, znowu schodzimy na ten temat, nie da się go uniknąć. Będę się starała w tym filmiku jak najmniej mówić o istniejącej sytuacji, ale to jest trudne, no. No, ale też nie dziwię się, że wszyscy mówimy o jednym. Więc tak, będę. Co ja będę robiła? Tak. Włosy do mycia, ale zanim je wymyję, to zrobię sobie olejowanie. I bo chyba Wam nigdy nie pokazywałam, jak olejuję włosy, chociaż myślę, że tu instrukcja jakaś specjalna nie jest potrzebna, ale będę je olejowała. Znowu chcę wrócić do brwi. Miałam ochotę zrobić sobie henne, zrobiłam, więc mam nadzieję, że chociaż to olejowanie będzie nagrane. Postaram się, muszę się wprowadzać jakiś lepszy nastrój, jest bardzo, bardzo ciężko. A może jeszcze przy okazji powiem Wam, że uwielbiam ten błyszczyk. On no, drażni, ale wiecie co, to też od dnia, bo nie codziennie, jak sobie nakładam, bo mówię tu o Eveline i to jest taki błyszczyk z jadem pszczelim. I on też pielęgnuje usta i one nie są takie klejące, mam nadzieję, że jak mówię, to nie sklejają mi się tu kąciki moich ust, bo tego nie znoszę. Jest niezwykle komfortowy, wprawdzie no, piecze i tam czuć takie mrowienie, ale to ustępuje i zauważyłam, że bardzo dobrze właśnie pielęgnuję usta, ale też te usta ładnie wyglądają, także codziennie sobie, nawet jak siedzę tutaj w domu i wiecie, brudne włosy, bez makijażu, to ten błyszczyk sobie nakłada mi taka mała przyjemność. Taki drobiazg, a właśnie zmienia wiele. Trzeba sobie robić przyjemności. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć o moich dłoniach. Jak wiecie, rzadko kupuję kremy do rąk. Wykorzystałam wszystkie moje małe balsamiki. Oczywiście mam jeszcze balsamy w dużych tubach, ale one leżą gdzieś tam w łazience. Mam jeden balsam, ten z rawiny, z mandarynkowy, z masłem shea. To na noc go tylko stosuję, bo on jest jednak bardzo, bardzo tłusty i trudno później tutaj działać w ciągu dnia. Ale nie wiem, jak to się stało, że zachowałam jeden krem do rąk. Pewnie chciałam go komuś tutaj z moich najbliższych ofiarować, nawet już nie wiem, kto to miał być. I to jest krem do rąk na pewno polskiej marki. Nie wiem, czy nie są to cztery szpaki, teraz nie jestem w stanie tego przeczytać. I to jest argan i zielona herbata. Jest świetny. Właśnie do takiego stosowania na dzień, dlatego że choć w pierwszym momencie go sobie nałożyłam, to pomyślałam sobie, on będzie tylko na noc, bo czułam, że moje dłonie są tłuste, ale po chwili to wszystko się wchłonęło. Przepięknie pachnie, może nie zieloną herbatą, właśnie, bo ja chyba powiedziałam Wam trawa cytrynowa, tutaj jest zielona herbata, ale taki główna nuta to jest właśnie trawa cytrynowa, bardzo przyjemny zapach i świetnie regeneruje skórę. Ja wiem, wszyscy myjemy teraz zdecydowanie częściej ręce, ja zawsze je myłam, ale teraz ja nie wiem, wpadłam w jakiś szał mycia rąk, wymyję ręce i jeszcze nie zdążyłam niczego dotknąć, ja znowu idę myć ręce. No nie wiem, jakiś koszmar, tak? No i w związku z tym dłonie zaczęły mi się przesuszać, a kiedy są szorstkie, spękane, no to później to mycie nie będzie takie idealne, no bo gdzieś tam w tych zakamarkach jednak ten wirus
może się utrzymać, choć naprawdę tutaj staram się używać i rękawiczek i jak wychodzę z domu i tak dalej, no ale mycie rąk jest potrzebne, wiadomo. Więc teraz je bardzo, bardzo intensywnie kremuję, zresztą zawsze tak robiłam, no ale tak, częściej się myję, częściej się kremuję i świetnie mi się sprawdza ten kremik. Ja zostawię Wam nazwę tego kremu i może odnajdę markę. I on ma właśnie też 50 ml, nie wiem po co ja Wam do Was się tak zbliżam, więc super do torebki. Tak, to chciałam powiedzieć. Tak, i chyba to tyle w tej części, 12 minut. No to ja kończę, wrócę do Was z tym moim olejowaniem włosów. A może jeszcze coś się wydarzy ciekawego. Jeśli to będzie coś przyjemnego, to na pewno Wam o tym opowiem. Jeśli inne historie, no to będzie tylko olejowanie włosów. Na razie. Wracam do Was już z tym olejowaniem włosów. Musiałam przejść tutaj na górę, bo jest więcej słońca, już zachodzi. Więc myślę, że tutaj chyba całkiem dobrze będzie się nagrywało. Niestety nie znalazłam tej mojej ulubionej termokuracji. Tak, termokuracji. Jest to zabieg do olejowania włosów. Olej z maliny morożki, olej z czarnuszki, olej bawełniany. Puste opakowanie niestety było w projekcie Denko. To najbardziej lubię, czyli Elbiotica Biovax. No ale oczywiście u mnie oleju nigdy nie brakuje, więc dzisiaj wykorzystam ten. To jest Nakomi i to jest naturalna maska do włosów o zapachu poziomki. Tak. Zmieniłam bluzkę, bo boję się, że mogłabym sobie tutaj przepuścić jakieś ubranie. I tak, ja włosy olejuję zawsze w ten sam sposób, że albo z jednej strony, albo z drugiej strony sobie tutaj przekładam i zawsze od ucha w dół. Nie olejuję całej głowy, nie, po prostu nie potrzebuję tego, to nie robię. I tak, albo na suche włosy lub zwilżone wodą, a ja ostatnio wykorzystuję wszystkie te swoje niezbyt dobre odżywki takie bez spłukiwania. Po prostu tym zwilżam swoje włosy, a tutaj mam akurat taką, która absolutnie mi się nie sprawdza. Jest to L'Oreal LSF dwufazowy eliksir. Sobie go przemieszam. Także może on jeszcze przy okazji coś tam zrobi dobrego dla włosów, ale jak go stosowałam po myciu i po odżywieniu, no to to było, że nic nie robił po prostu, a pachnie przepięknie. Także zwilżam tu sobie włosy, najbardziej właśnie tutaj na końcach. Można to mi jeszcze takie rozplątać tutaj, żeby ten płyn po prostu był wszędzie. Teraz jest gdzieś koło godziny 19, więc ja sobie te włosy wymyję za jakieś 2-3 godziny, bo ostatnio nie lubię spać jednak w włosach naolejowanych, chociażby ze względu na tą moją jedwabną poszewkę. Gdybym jednak chciała trzymać olej dłużej, na przykład przez całą noc, to wtedy na taką poszewkę nakładam sobie zwykłą, dużą poszewkę, tak żeby jakby tam coś przeciekło, to no żeby nic nie przeciekło w zasadzie, o tak. Więc jeszcze widzę, że tutaj są troszeczkę za suche, ale to też nie zawsze zwilżam włosy. No ale jak mam kosmetyk, który mi się nie sprawdza do takiego normalnego zastosowania, no to dlaczego nie? Używam też niekiedy, jak mam w rozpylaczu na przykład jakiś tonik albo jakiś hydrolat, to też można sobie takim kosmetykiem zwilżyć włosy i to wiele daje włosom. Nie tylko twarzy, ale i na włosy też można takie właśnie toniki, hydrolaty sobie nałożyć jeszcze troszeczkę, tak żeby one nie ociekały tym kosmetykiem, tylko żeby były zwilżone, bo będę chciała tak wcisnąć ten olej, żeby każdy jeden włos był
pokryty. Myślę, że już jest dobrze. Jak będzie za mało, to jeszcze w czasie olejowania sobie po prostu będę spryskiwała. Nagrywam. Dobrze. I teraz po prostu, tak? Myślę, że większość z Was wie, jak to robić. Jedna partia tutaj od gumki. No i teraz już rozprowadzam ten olej i zaczynam go wgniatać. Nie wziąłam sobie żadnej chusteczki, ale to nic, poradzę sobie. I teraz przekręcam i znowu, o, to nie to. I znowu, taka, to naprawdę sporo tego oleju wlewam. Nie wiem, czy to będziecie widziały, ale nie szczędzę go. Pięknie pachnie poziomkami. Tak, teraz mi się przypomniał ten zapach. Ja go może raz czy dwa razy używałam. No i wgniatamy. To będzie czuć, jeśli gdzieś jakaś partia, pasmo włosów nie zostało pokryte, to od razu to pod palcami wyczujecie, bo ono jest takie po prostu suche. No jeszcze, to jeszcze trochę potrwa. Tak. Na razie z końcami nic nie robię, ale one też zostaną pokryte tą oliwką. Bardzo przyjemny zapach. Jeśli chodzi o tę saszetkę, to tutaj te składniki, czyli olej z czarnuszki, olej bawełniany i olej z maliny morożki. Te trzy oleje są delikatniejsze. One nie są tak tłuste. Natomiast nie bójcie się nakładać też tłustych olejków, bo one i tak z tych włosów się wymywają. Wystarczy dwa razy umyć głowę szamponem. Ty jakby za drugim razem bardziej skoncentruj, za pierwszym razem głowa tutaj, to wszystko, co nie było pokryte olejem. Natomiast za drugim razem już koncentrujcie się na myciu właśnie tych włosów, które były wcześniej olejowane. I później zobaczycie, jaka jest duża różnica. Ja zauważam tak, przede wszystkim, że one jakby są grubsze, nie są tak cieniutkie. Na pewno piękniej się błyszczą. No takie są bardziej sprężyste, no odżywione, co tutaj dużo mówić. I teraz taką naprawdę porządną ilość będę wygniatała w końcówki. O, może tutaj się do Was zbliżę, żebyście mogły to lepiej zobaczyć. Widzicie? Ja tu naprawdę dokładnie obracam te włosy dookoła, wyszukuję te partie niepokryte, ale ten olej i tak się przedostanie, bo zaraz je mocno zwinę i zepnę. Nie nakładam żadnych szczepków, nie jest mi to potrzebne. Robiłam i z szczepkiem, bez szczepka, nie widzę żadnej różnicy. Teraz widzicie, jakie te włosy są tłuste. O, jeszcze tutaj widzę takie małe pasmo. O. Tak. I to chyba tyle. No, żadna filozofia. Myślę, że większość z Was wiedziała, jak to zrobić. Nie miała spiętych włosów z boku, to jeszcze bym sobie je przekładała na drugą stronę, bo wtedy łatwiej dotrzeć do wszystkich, ale teraz nie mogę tego zrobić, bo ciągnie mnie ta gumka. I teraz tak, zwijam je. Zresztą ja mam manię zwijania włosów. Zauważyłam to pod którymś tam z ostatnich filmików, że cały czas kręciłam te włosy, ale kto mnie zna tak na co dzień, to wie, że ja cały czas jakieś tam sobie kosmyki przewijam między palcami. Tak spinam sobie tutaj dosyć ciasno i ten olej jeszcze się tam sam przedostanie. O, tak to wygląda. No i tyle. To wszystko. Niewiele treści dzisiaj Wam przekazałam. Plan był inny, jak wiecie, no ale nie wyszło.
Mam nadzieję, że lepiej będzie w kolejnych filmikach. Ja już się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Życzę dużo zdrowia. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!